quanto tempo tem pra reagir a uma cobrança de ou seja, tempo ele ok, pytanie które zadał Tiago jest niewątpliwie niezwykle ciekawe i bardzo za nie dziękujemy no i spróbujemy chociaż w przybliżeniu na nie odpowiedzieć ale zanim zajmiemy się tym czasem jaki ma bramkarz na reakcję no to zajmijmy się odległościami jakie tutaj są przy wykonywaniu rzutu karnego więc po pierwsze z przepisów wiemy, że Wymiary bramki są takie, że szerokość to jest 732 cm, czyli 7,32 metra, a wysokość to jest 244 cm, czyli 2,44 metra. Natomiast rzut karny wykonuje się z odległości 11 metrów od linii bramkowej no i z takiego punktu, który jest dokładnie naprzeciwko środka bramki. Więc to wszystko wynika z przepisów. No i teraz zastanówmy się, jaka jest najlepsza strategia dla piłkarza, który wykonuje rzut karny. No wiadomo, że bez sensu jest strzelać w sam środek, bo tam stoi bramkarz najczęściej. Bramkarz się zwykle ustawia na środku. Więc żeby zwiększyć szansę na strzelenie karnego, no to zawodnik zwykle strzela gdzieś przy słupku czy w rogu. No to zastanówmy się, jaką odległość musi piłka wtedy przebyć, bo to wtedy będzie więcej niż 11 metrów. Bo 11 metrów, no to jakby strzelił po ziemi, dokładnie w środek bramki. No a gdyby strzelił przy samym słupku tutaj, to musiałaby piłka przebyć jaką odległość? No narysuję może ten odcinek. Czyli to jest odcinek od piłki do słupka. No tutaj do słupka zaniedbujemy jak gdyby to, że rozmiary piłki są dosyć małe, więc wiadomo, że nie może strzelić w słupek, ale tuż przy samym słupku. No to jaka tu będzie odległość? No możemy ją obliczyć stwierdzeniami tego dlatego, że tutaj mamy kąt prosty w tym trójkącie. No te dwie przyprostokątne znamy, dlatego, że wiemy, że ten punkt jest dokładnie na środku bramki, czyli ta odległość od środka bramki do słupka to jest połowa tych 7 metrów 32 cm czyli długość Tutaj tylko tego odcinka, czyli 732 podzielić na 2 to będzie 3,66 metra. To jest ta odległość. Więc stwierdzenie tego rasa możemy obliczyć, że długość tej przeciwprostokątnej to jest pierwiastek z 11 do kwadratu, dodać 3,66 do kwadratu i pierwiastek z tego, i to będzie w metrach. No to możemy na kalkulatorze obliczyć, ile to będzie w przybliżeniu. Czyli to będzie tak, pierwiastek z 11 do kwadratu dodać 3,66 do kwadratu, to ile to jest? 11,59. Dobrze, czyli to w przybliżeniu będzie 11,59 metra. Czyli no trochę dalej, o 60 cm, 59 cm dalej, niż gdyby strzelać w środek. No dobrze, ale można tutaj jeszcze utrudnić życie bramkarzowi, dlatego że jest jeszcze taki punkt, jest wiele punktów, które są jeszcze dalej od, od tego miejsca, gdzie bramkarz stoi. No bo strzelający może strzelić tuż pod poprzeczkę, czyli w prawy górny róg. Czyli ten tor lotu piłki wyglądałby wtedy mniej więcej tak, że piłka tutaj tuż pod poprzeczkę i tuż przy słupku by wpadała. No to to jest chyba najtrudniejsze do obrony strzał, bo bramkarz musi tutaj najdalej wyskoczyć, żeby go ewentualnie obronić więc zajmijmy się analizą tego właśnie przypadku no to obliczmy jaka tu jest odległość no tutaj znowu mamy trójkąt prostokątny bo tu, tutaj jest kąt prosty między słupkiem a a powierzchnią boiska słupek stoi pionowo, czyli tutaj jest kąt prosty ta odległość tutaj na dole została przed chwilą obliczona w pionie mamy 2,44 to oczywiście jest dokładnie to samo co gdybyśmy tutaj strzelali w ten drugi róg Odległości są takie same. Czyli tutaj będziemy mieli pierwiastek z 2,44 do kwadratu dodać to, co tutaj było poprzednio, czyli 11,59 do kwadratu. No i to wyjdzie w metrach, oczywiście. No to obliczmy na kalkulatorze, jaka jest przybliżona wartość tej odległości. Czyli mamy znowu pierwiastek z 2,44 do kwadratu dodać wynik poprzedniego obliczenia tutaj mam, mogę skorzystać z tego, że tam już miałem to poprzednio do kwadratu i ile to będzie? 11,846 to jest z przybliżeniem 11,85 czyli to jest 11,85 metra taką odległość musi, musi przylecieć piłka no dobrze, a teraz co, co musi zrobić bramkarz, żeby ewentualnie ją obronić? no musi wyskoczyć stoi na środku zakładamy na początku i musi tutaj Wyskoczyć i wyciągnąć się. Czyli tutaj on wyskoczy, wyciągnie, wyciągnie ręce do góry i będzie próbował obronić ten rzut karny. Więc musi tutaj sięgnąć rękami pod samą poprzeczkę tuż przy słupku. No to obliczmy, jaka jest odległość od tego punktu, gdzie on stoi na początku, do tego punktu, do którego chce tutaj sięgnąć. No to tutaj znowu mamy trójkąt prostokątny. Tutaj jest kąt prosty i obliczymy teraz tę odległość tutaj. To znowu będzie pierwiastek z sumy kwadratów długości przyprostokątnych. No bo tutaj w pionie to oczywiście mamy te 2,44. W poziomie mamy te 3,66, które już troszkę zamazałem, no ale możemy to obliczyć. Czyli 2,4 do kwadratu dodać 3,66 do kwadratu to ile to będzie? Tu było 2,44 dokładnie wysokość bramki. No to weźmy kalkulator. Czyli znowu pierwiastek. Z 2,44 do kwadratu. Dodać 3,66 do kwadratu. To jest 4,398. Czyli w przybliżeniu to jest równe... 4,4 metra. Tutaj też było w metrach, oczywiście. Czyli to jest taka odległość. Ale bramkarz ma swój wzrost, ma wyciągnięte ręce. Czyli tak naprawdę, odległość, którą on musi przebyć, tak tutaj założymy, że, że wyskoczy, odbije się z, z tego punktu, to jest tylko tyle, żeby końce tutaj jego palców, żeby jego ręce doleciały do tego miejsca, gdzie on ma obronić. Czyli ta odległość tutaj. Może wezmę to jeszcze jakimś innym kolorem, ciemnozielonym. Ta odległość tutaj to nie jest 4,4 metra, bo, bo tylko tyle, ile tutaj mu brakuje od, wyciągnięty, od końca wyciągniętych rąk do, do tego punktu tuż pod, słup, tuż pod poprzeczką przy słupku. Więc ta odległość to jest tak naprawdę od tych 4,4 metra. Musimy odjąć to, na ile on może sięgnąć, jak po prostu stanie wyciągnie ręce do góry. No to dla takiego bramkarza, który ma mniej więcej 1,80 m wzrostu, to będzie, no może wyciągnąć ręce i bronić na wysokości mniej więcej 2,3 metra. To jest taka dla mnie na przykład odległość dobra. No więc ta różnica wynosi 2,1 m. Czyli o tyle musi tutaj jeszcze przelecieć, jak gdyby bramkarz po tym, jak się odbije. Z tego punktu, który jest tutaj na środku. No to zastanówmy się, jakie są czasy tutaj. Więc ja sprawdziłem, że dla piłki strzelonej dosyć mocno, wystarczająco mocno, taki dobrze wykonany rzut karny, no to jest piłka leci z prędkością około 100 km na godzinę. Oczywiście są udokumentowane szybsze strzały, ale 100 km na godzinę to już jest bardzo dobry wynik. No więc taki weźmiemy tutaj do obliczeń. Powiedzmy, że dobrze wykonany karny, 100 km na godzinę. No ale tej odległości mamy w metrach, więc musimy to przeliczyć jeszcze na metry na sekundę. No to te 100 km na godzinę przeliczymy sobie na metry na sekundę. No to wiemy, że to będzie 100. No a kilometr to jest 1000 metrów. A godzina to jest 60 minut razy 60 sekund, czyli 3600 sekund. Tutaj się skrócą te zera i widzimy, że 10 przez 36 to jest to samo co 1 przez 3,6. Widzimy, że tutaj musimy po prostu podzielić to 100 przez 3,6, albo inaczej mówiąc 100 razy 10 podzielić przez 36, czyli 1000 podzielić przez 36. To będzie 1000 podzielić przez 36, czyli to wychodzi mniej więcej 27,77, czyli taka jest prędkość piłki w metrach na sekundę. Czyli czas lotu piłki, tutaj napiszę czas powiedzmy, piłki, no to trzeba odległość podzielić przez prędkość. Odległość znamy to jest 11,85 metra. Prędkość to jest tyle, no i będziemy mieli czas w sekundach. Tylko wezmę na kalkulatorze to obliczę. Czyli muszę podzielić 11,85 przez 27,77 odległość jest w metrach, prędkość w metrach na sekundę, więc czas wychodzi w sekundach i w sekundach to wychodzi 0,426 i tak dalej, no to jest w przybliżeniu 0,43 sekundy. No a teraz zastanówmy się nad czasem lotu bramkarza. Więc ja sprawdziłem, że jak taki dobrze wyszkolony zawodnik wyskakuje z miejsca, no to jest w stanie osiągnąć mniej więcej prędkość wyskoku około 25 km na godzinę. Jest dobrze wytrenowany, no to taką prędkość powinien mieć. No jest to jakaś szacunkowa wartość. Możemy tutaj wziąć do naszych oszacowań. I tak to, co tutaj robimy, to jest skrajnie uproszczony model. Dlatego, że tutaj bardzo wielu czynników nie bierzemy pod uwagę. Może na koniec jeszcze skomentuję. Tylko przeliczmy to na metry na sekundę. No to znowu muszę te 25 podzielić przez 3,6. 25 podzielić przez 3,6. I to wychodzi 6,94 w przybliżeniu, czyli to jest około 6,94 metra na sekundę. No to możemy obliczyć, jaki jest czas lotu bramkarza. No to napiszę czas bramkarza. No to muszę znowu tę odległość, którą on tutaj ma przebyć, czyli te 2,1 metra, podzielić przez tę prędkość. No to liczę 2,1, podzielić przez 6,94. To wychodzi w przybliżeniu 0,3, czyli to jest 0,3 sekundy. No więc widzimy, że te czasy, które tutaj otrzymaliśmy, są naprawdę bardzo do siebie zbliżone. I różnica między nimi, różnica między nimi dwoma czasami, to jest tylko 0,13 sekundy. I to jest ten szacowany czas, jaki pozostaje bramkarzowi, na co? Po pierwsze, na podjęcie decyzji o tym, w którą stronę skakać. Po drugie, na przygotowanie tego skoku, czyli wybicie się, no bo ja tutaj liczyłem już tylko ten lot, od chwili kiedy bramkarz taki wyciągnięty, cały, wyprężony, z wyciągniętymi rękami, wyprostowany, zaczyna lecieć, do czasu, kiedy osiągnie ten punkt, w którym ma ewentualnie bronić piłkę, czyli na to wszystko, na całe, na decyzję i przygotowanie skoku, zostaje tylko 13 setnych sekundy. No to widać, że to jest bardzo mało czasu, dlatego że sam czas reakcji człowieka jest zwykle średnio dłuższy niż to dla przeciętnego człowieka. Oczywiście wytrenowany bramkarz, który, którego praca bazuje na refleksie, ma oczywiście dużo krótszy czas reakcji niż taki przeciętny człowiek. No i on właśnie jest chyba rzędu właśnie takiego jak tutaj. Czyli widzimy, że obrona takiego rzutu karnego to jest na, na granicy w ogóle możliwości. Jak rzut karny jest dobrze strzelony, to bramkarz ma bardzo niewielką szansę tak naprawdę, żeby zdążyć w ogóle do tej piłki doskoczyć. No, i potwierdzają, potwierdzają to statystyki, dlatego że większość rzutów karnych jednak jest trafianych. Najczęściej jak bramkarz obroni, no to dlatego, że, że błąd popełnił strzelający, na przykład strzelił za słabo, czyli strzelił wolniej. Oczywiście, możecie sprawdzić, co będzie, jak tutaj zamiast 100 km na godzinę wstawimy mniejszą prędkość. Wtedy, oczywiście, więcej czasu zostanie bramkarzowi na, na podjęcie decyzji i obronę tego rzutu karnego. Możecie też sprawdzić, co by było, jakbyśmy inne parametry tutaj zmienili, czy na przykład prędkość wyskoku bramkarza. No ale widać, że jeżeli rzut karny jest dobrze wykonany, to prawie na pewno wpadnie. No chyba, że strzelający trafi właśnie nie w róg, tylko w bramkarza, na przykład, no to bramkarz też obroni. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, to co tutaj oszacowałem, to jest wszystko bardzo mocno przybliżone, no bo tutaj wielu aspektów nie wzięliśmy pod uwagę, w szczególności tego całej tej mechaniki, tego jak. Bramkarz przygotowuje się do tego skoku i ile czasu mu to zabiera. No ale widzimy przynajmniej z jakiego rzędu czasami mamy tutaj do czynienia. Widzimy, że te czasy są poniżej pół sekundy. Widzimy, że jak rzut karny jest dobrze strzelony, to piłka leci krócej niż pół sekundy, więc widzimy, że bramkarz ma naprawdę bardzo niewiele czasu na reakcję.